he's no good to me dead. Waszmości i waszmościanki, z tej strony Warhaper. W dzisiejszym odcinku, tak jak zapowiedziałem, zobaczycie sobie szare karty, czyli karty paktów, znaczy się... Nie paktów, przymierzy, czyli pakty i błogosławieństwa. O co chodzi? Te karty to teraz są efekty błogosławieństwa i pakty, przeszły sobie po prostu w takie oto... nowoczesne, że tak powiem, wydanie. Słusznie czy nie? Chyba słuszniej, aczkolwiek wcześniej miało to taką swoją moc, że nie można było praktycznie blokować tych kart i niektóre były bardzo mocne. Przyjrzyjmy sobie tak ogólnie. Możecie sobie zatrzymać i zobaczyć mniej więcej o co chodziło w tych kartach. Na przykład tutaj niezwykła wymowa. Dąży do postaci, agituje z puli przeciwnika i bierze bezpośrednio do swojej puli, czyli agitacja bezpośrednia. I tych kart nie było też za dużo. Jest ich tutaj raptem 9, 9, 18, 24 takie wyszły. Oczywiście tutaj powtarzające się. Warto zwrócić uwagę tutaj na jedną kartę, na którą właśnie zaraz najedziemy. Otóż tu jest taki fajny tekst. Alleluja i do przodu. W podpisie jest to moje hasło. Niezłe, nie? Chłopaki nie płaczą. Więc na kartach Veto, oprócz pięknych grafik i takich nawiązujących do kinematografii, mamy też teksty, które do niej nawiązują. Co my mamy na następnej stronie? O, stare sztychy. Też fajnie sobie na nie popatrzeć, przypomnieć sobie, jak to było kiedyś śmiesznie mało. Na przykład tutaj widzicie tertia i pojedynek nie może zostać przerwany. Cięcie referenderskie, które dawało plus 5, ale nie można już było nic innego zagrywać. Przeciwtempo i odrzucanie właśnie zagranego cięcia. A tak te sztychy miały generalnie, jak widzicie, jakieś tam plus 1, plus 3. Te zdolności nie były tutaj jakieś takie stricte, że tak się wyrażę, kokszące postaci, tylko one się bardziej odnosiły niekiedy do samych sztychów. Odrzuć właśnie zagrane sztychy, albo plus 1, po wygranym pojedynku otrzymujesz jedną kreskę więcej. I tak jak widzicie, plus 1, plus 1, kiedy kontrolujesz broń, kiedy nie kontrolujesz, szabla przeciwnika minus 1. I one tak mniej więcej tutaj wyglądały. Można było sobie oglądać obrony, wyszukiwać obrony. Nie było to jakieś bardzo skupione na tym. Tutaj jest jeden, przepraszam, że tak zmienię trochę temat, tutaj jest jeden z starszych sztychów, który przedrukowywany jest od dawien dawna. Słaby punkt. Tutaj sztychy, które mogliście już niekiedy widzieć. Starter 2010, okazyjne 2010. Aha, to w takim sensie to poukładałem tutaj. Ta grafika mi się bardzo podoba, pchnięcia królewskiego. Nie mogę złapać coś chyba ostrości. I one potem były już mniej więcej przedrukowywane. Zdaje się, że o nich nakręcę jakiś tam materiał, więc na pewno szukajcie tego materiału, tam jest dużo o nich opisane. Strasznie mi się podoba ta grafika finty i obrona plus 3 i replika odrzuć właśnie zagraną obronę przeciwnika. Kiedyś sztychy tak troszeczkę bardziej działały automatycznie, dawały szable i w replice robiły coś dziwnego. Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe, poza pojedynkiem, kiedy przeciwnik zmusza cię do odrzucenia kart z dworu, zamiast tego odrzuca taką samą liczbę. Strasznie to bolało, szczególnie Radziwiłłów, kiedy próbowali zrobić coś niemiłego, a okazywało się, że dostawali sami po, że tak powiem, przysłowiowym pysku. I tutaj powalenie, sekunda, ale przede wszystkim przepiękne dwie grafiki cięcia referenderskiego i przeciwtempa. I myślę, że możemy tutaj przerzucić się na nasze stare, dobre moderunki. Tutaj kołpak hetmana Żółkiewskiego, dzięki czemu postać zyskiwała słowo kluczowe, sławna. To są karty z podstawki, widzicie zbroję husarską, a weksel, co robił weksel? Dąż do postaci przeciwnika w
fazie rozliczenia po odebraniu, odrzuceniu dukatów musi zapłacić 2 dukaty graczowi, który zagrał tę kartę. Może zapłacić 5 dukatów, wtedy odrzucisz weksel. Czyli taki kasożerny, powiedzmy, modelunek. Pludracy, jeno pludry i stricte do pludraków też karty. Próbuję złapać ostrość. O, proszę bardzo. Teraz troszeczkę lepiej mi to idzie. Tutaj oczywiście szaszki, karabele, zygmentówki. Tutaj widzicie, jak mniej więcej było pokazywane, jak one się tam mniej więcej różnią od siebie. Te wszystkie szable. Zwrócono uwagę tylko i wyłącznie na Matko Bosko. Teraz zapomniałem, jak się nazywają te części szabli. Nie chcę się błaźnić, więc nie będę mówił. A jak widzicie, modelunków zawsze było różnych sporo. To jest jedna z moich pierwszych erek, Psyduck, pamiętam doskonale. Strasznie mi się podobała jej zdolność, bo zostawało się łucznikiem i można było strzelać. A tutaj jest jeden z mocniejszych modelunków. Replika, kiedy przeciwnik wykonuje replikę w pojedynku, aby ją zanegować. Czyli my wszystkie repliki negujemy za pomocą karaceny, czyli stawaliśmy się Iron Manem kuloodpornym. Widzicie, tarcze, buzdygany, czego tutaj nie było, moi drodzy. Strasznie uwielbiam te dwa napoje. Napar z szaleju to unikat. Postać dołączona naparem szaleju może wyzywać na pojedynki każdą postać przebywającą na polu elekcyjnym, a sok ścisu dołącz do swojej postaci, w drobiazgu zaznacz półznacznik na dowolnej postaci, za każdy taki znacznik jego szabla minus 1. I tutaj będą się karty raczej powtarzać. Szaszki, ordynki i takie, powiedzmy, inne. Umowa była dosyć ciekawym modelunkiem, z tego co pamiętam. Możesz dołączyć do dowolnej postaci. Gdy postać z dołączoną taką kartą zostaje zaznaczona, zaznacz się inne postacie z dołączonymi umowami. Czyli za 3 dukaty mogliśmy sobie usiedlić kogoś i przy okazji agitować i niszczyć przeciwnika. Żagiew. Żagiew to taka napaść lipków, powiedzmy, w formie modelunku. Czekanik do blokowania sztychów w pojedynku. Książki tutaj widzicie. I myślę, że tutaj mamy jeszcze bandolety. Sakwa złota to jest coś ciekawego, co nigdy jeszcze nie udało mi się zastosować w pełni. Replika, kiedy przeciwnik wystawia kartę, dobierz liczbę dukatów równą różnicy między jej lafą a tym, ile zapłaci, i połóż je na tej karcie. W fazie zakończenia weź do swojego skarbca te dukaty. Czyli zbieraliśmy jakby podatki za pomocą tej karty. Osobiście nie widziałem zastosowania jakiegoś większego, ale fajnie sobie pomarzyć niekiedy, nie? Przepraszam najmocniej. I myślę, że w dzisiejszym odcinku zakończymy sobie na tych oto modelunkach i zostanie nam ostatnia część mojego klasera, w której są oto tajemnicze postaci z sezonów Wachoł i Pianice, zdaje się, i posesje od podstawki w górę. Dziękuję Wam ślicznie za oglądanie. Pamiętajcie, łapki w górę, polecajcie znajomym i przede wszystkim udostępniajcie to może gdzieś, żeby trafiało to do większej liczby znajomych i może ktoś się namówi na weto, zobaczy takie piękne grafiki i pomyśli sobie, o tak, muszę w to zagrać. Co jeszcze chciałem Wam powiedzieć? Coś miałem Wam powiedzieć i zapomniałem, co to miało być. Mam nadzieję, że dzisiaj też się nie trzęsła za bardzo kamera. W kolejnym odcinku skończymy klaser i mam nadzieję, że będziemy mogli już sobie odpuścić takie zwiedzania. Mam nadzieję, że Was tym nie zanudzam przede wszystkim. W każdym razie trzymajcie się ciepło, polecajcie znajomym jeszcze raz, łapki w górę. No i mam nadzieję, że Was nie razi to, co teraz się dzieje na kanale, czyli że wchodzą jakieś inne materiały, nie stricte o weto. Więc trzymajcie się ciepło, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej!